Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Spotykamy się, by krótko omówić to, jaki był ten 2016 rok dla grupy PGE. Analiza zmian zachodzących na świecie dowodzi, że pojawienie się przełomowych technologii często potrafi zmienić tradycyjnie funkcjonujące modele biznesowe. Branża energetyczna stoi również u progu takiego procesu. W jaki sposób zarząd chce zapewnić ten długoterminowy sukces PGE na rynku? Poszukiwanie nowych rozwiązań staje się dzisiaj niezwykle ważne. Kształt energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego firmy energetyczne zmuszone są szukać nowych ścieżek rozwoju. To powód, dla którego w tym pełnym wyzwań otoczeniu nasza grupa zredefiniowała fundamenty, na których chce budować swoją przyszłość. W jaki sposób nowa strategia pomoże PGE sprostać wyzwaniom nowoczesnej energetyki? Chcemy łączyć wysoką efektywność działania w każdym obszarze naszej biznesowej aktywności z wysoką elastycznością rozumianą jako gotowość do szybkiej adaptacji do aktualnych warunków rynkowych i regulacyjnych. Stawiamy na nowoczesne technologie i efektywne zarządzanie oraz rozwój nowych obszarów biznesu. Poszukujemy nowych płaszczyzn rozwoju, takich jak elektromobilność, integracja rozproszonych źródeł z systemem czy efektywność energetyczna. Chcemy być bliżej klienta, lepiej go rozumieć i dostarczać mu kolejne, coraz bardziej kompleksowe usługi, przede wszystkim jednak gwarantując bezpieczne dostawy energii. W zaktualizowanej strategii podkreśliliśmy obowiązek prowadzenia działalności biznesowej w zgodzie z wartościami i zasadami ujętymi w kodeksie etyki grupy kapitałowej PGE oraz świadomego i zrównoważonego rozwoju. Grupa PGE jest mocno zaangażowana w inwestycje energetyczne w Polsce. Jak wygląda postęp prac na najważniejszych placach budowy? Jakie są plany inwestycyjne grupy? Inwestycje w nowe moce przebiegają zgodnie z planem. W elektrowni Opole trwa budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW i wartości kontraktu około 11 miliardów złotych. Ten projekt jest już zaawansowany w około 70%. W elektrowni Turów powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW i wartości 4 miliardów złotych. Zakończyliśmy projekt budowy nowego bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w elektrociepłowni Gorzów, a przed nami jeszcze kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do poprawy profilu emisyjności naszych jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych. Cieszy również realizacja inwestycji w segmencie dystrybucja, w którym w 2016 roku rozpoczęła się realizacja tzw. węzła Czosnów oraz przystąpiono do pilotażu instalacji inteligentnych liczników w Łodzi i Białymstoku. Panie prezesie, proszę teraz o krótkie podsumowanie wyników minionego roku. Rok 2016 był czasem intensywnej pracy, która przyniosła satysfakcjonujący wynik, zarówno po stronie operacyjnej, jak i finansowej. Po zakończeniu kompleksowej modernizacji elektrowni Bełchatów w trzecim kwartale znacząco zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego. W całym roku wyprodukowaliśmy łącznie ponad 54 terawatogodzin i mimo dużych obciążeń remontowych bloków konwencjonalnych było to jedynie 3% mniej niż w roku ubiegłym. Wypracowany przez spółki z grupy wynik EBITDA na poziomie przekraczającym 7 miliardów złotych uważam zatem za godziwy w obliczu spadających cen energii elektrycznej oraz kosztów rosnących uprawnień do emisji CO2. Czego możemy się zatem spodziewać w kolejnym 2017 roku? Z punktu widzenia działalności operacyjnej najciekawiej zapowiada się rozwój grupy PGE w obszarze kogeneracji. Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w strategii grupy planujemy wydzielić elektrociepłownię do odrębnej jednostki. W roku 2017 będą kontynuowane dwa największe projekty inwestycyjne w Opolu i Turowie. Spodziewamy się również ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie rynku mocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do zapoznania się ze szczegółami w naszym raporcie rocznym.